Z Ewangelii według świętego Łukasza na 19 niedzielę zwykłą, rok C. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostanie, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. To kluczowe słowa przeczytanej perykopy. Ich świetle zgłębiajmy cały tekst. To, co najczęściej i najdłużej zatrzymuje twój wzrok, odsłania, gdzie jest twoje serce, a więc, co jest twoim skarbem. Głęboką prawdę wyraża stwierdzenie: gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Generalnie można powiedzieć, że jesteśmy ludźmi interesownymi i pilnujemy swoich skarbów. Staramy się, żeby nas nikt nie uprzedził w interesie. Potrafimy dobrze czuwać, żeby ten interes dobrze się kręcił. Nie dośpisz, nie dojesz, nie odpoczniesz, nie pójdziesz na miłe spotkanie, byle tylko nie przepadł twój zysk. W dobrym ustawieniu hierarchii wartości pomaga święty Paweł. To wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Czy tak samo jest u ciebie, odkąd poznałeś Chrystusa? Czy odróżniasz prawdziwe skarby od zwykłych śmieci? Wy też bądźcie gotowi. Jezus uczy umiejętności czuwania. Pokazuje obraz niewolnika czekającego na powrót swojego Pana. Tora nakazywała wzajemny szacunek w relacjach Pan-niewolnik. Oddany sługa jest gotowy na każdy rozkaz swego Pana. Sprawdza, czy wszystkie polecenia zostały wykonane. Ma przygotowane nie tylko lampy, ale i oliwę do tych lamp. Jest ubrany i gotowy do drogi, na wypadek, gdyby po powrocie Pan zarządził wyjście. To przygotowanie od strony niewolnika. Oczywiste i zrozumiałe dla słuchaczy Jezusa. Jednak za chwilę Chrystus pokazuje drugą stronę tego obrazu. Oto Pan powraca i usługuje niewolnikowi. Panowie nigdy nie usługiwali niewolnikom. To się nie zdarzało.
Taki obraz zapewne uraził ludzi zamożnych. Jednak wspaniale zilustrował sposób, w jaki Jezus potraktuje tych, którzy pozostaną Mu wierni do końca. Zależność niewolnika od Pana jest dla słuchaczy tak oczywista, że nie potrzebują żadnego wyjaśnienia. Jednak przełożenie tej zależności na życie po śmierci budzi w nich pytania. Z takiej perspektywy ciekawym staje się pytanie Piotra, który chce wiedzieć, czy Jezus swoje słowa odnosi tylko do uczniów, czy do wszystkich Żydów, a może wszystkich ludzi na świecie. Jezus wykorzystuje znane, ustalone zasady, aby przenieść swoich słuchaczy z codziennych, egzystencjalnych problemów w przestrzeń rozważań nad tym, co czeka ich po śmierci. Jednocześnie nadaje swojemu nauczaniu charakter uniwersalny. On mówi do wszystkich. Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Przedstawienie Pana usługującego niewolnikom to obraz z Ostatniej Wieczerzy, gdy Jezus przepasał się i umywał nogi swoim uczniom. Przygotował ucztę, na której obdarował ich pokarmem na życie wieczne, swoim ciałem i krwią. To obraz Eucharystii. Właśnie w czasie mszy świętej On przychodzi, przepasuje się i ofiaruje nam siebie w swoim słowie i w sakramencie ciała i krwi. Jeśli nie oczekujesz Go w Eucharystii, nie czekasz na Jego Paschę. Przegapiłeś moment, kiedy On pukał i zapraszał na spotkanie z sobą, by Ci usługiwać. Jezus wyraźnie mówi, że sługa, który zna zasady i wie, czego Pan od niego oczekuje, a nie wypełni poleceń, otrzyma wielką chłostę. Ten natomiast, kto zasad nie zna i też nie wszystko dobrze wykonał, otrzyma małą chłostę. Bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana. Jesteśmy potrzebni dzisiejszemu światu, który pozostaje w nocy, by nieustannie tę noc rozświetlać światłem nadziei, że Jezus przyjdzie jako miłosierny, ale też jak złodziej ograbi dosłownie ze wszystkiego, co nie jest skarbem wartym na przechowanie w niebie. Dziś sporo ludzi nie stawia sobie pytania o ostateczny cel i kres życia. Woli udawać, że ten problem ich nie dotyczy. W przeczytanej Ewangelii Jezus pokazuje z całą jasnością wybór, przed którym stoimy. Albo nasze życie doczesne będzie czuwaniem sług oczekujących nadchodzącego Pana. Wtedy nasza śmierć będzie spotkaniem z oblubieńcem, który zabierze nas na wieczne wesele. Albo też będziemy żyć, lekceważąc zapowiedź Jego przyjścia i szukać tylko szczęścia, zdrówka i pieniędzy. Od nas samych zależy, czy będziemy czekać na koniec naszego życia, jak skazaniec na wykonanie wyroku, czy jak właściciel domu na nocnego złodzieja, a może jak panna młoda na swoje wesele. Wszystko zależy od tego, jaki horyzont mamy przed oczyma, gdy przeżywamy nasze dni na tej ziemi.
szczęśliwi owi słudzy, gdy ich tak zastanie. Jezus chce, żebyśmy byli szczęśliwi i teraz, i w wieczności. Powtarza to dwa razy w swojej krótkiej mowie do uczniów. W paru zdaniach daje prostą receptę, jak tę pełnię szczęścia osiągnąć. Przede wszystkim jest ono ściśle związane z Jego przyjściem. Oczekiwanie ostatecznego spotkania z Bogiem nie jest żadną alienacją, ucieczką od codziennych problemów w religijne marzenia. Wręcz przeciwnie, ono sprawia, że w każdym dniu i w każdej godzinie możemy być ludźmi szczęśliwymi, wolnymi od strachu przed śmiercią. Drugi istotny element to służba. Służba ta ma bardzo konkretny wymiar. Z jednej strony trzeba wsłuchiwać się kochającym sercem w słowo Jezusa, a z drugiej głodnych nakarmić, spragnionych napoić, chorych nawiedzać, smutnych pocieszać, czyli spełniać posługę wobec ubogich, którzy są dla nas Chrystusem żyjącym obok nas. To naśladowanie nie jest oczywiście rzeczą łatwą. Trzeba mieć biodra przepasane, to znaczy być gotowym do drogi, do pracy i walki. Tą drogą dojdziemy do Królestwa, które spodobało się naszemu Ojcu, aby je nam dać. Pomocą nam jest Jezus, karmiący nas sobą w Eucharystii. Pomocą jest nam też Słowo Boże, dziś szczególnie 12 rozdział z Ewangelii według świętego Łukasza, wersety od 32 do 48.